Sąd ustalił, iż Mariusz znał oskarżoną od co najmniej 7 lat przed datą zdarzenia. Utrzymywał z nią regularne kontakty, także więź intymną. Bogusława była zaangażowana w tą relację. W dniu 7 czerwca 2019 roku zaprosił Bogusławę na wieczorne spotkanie w plenerze. Pokrzywdzona na to spotkanie cieszyła się, wiedząc, że idzie z osobą, który jest dla niej ważny w jej życiu. I na to spotkanie wybrał się zaopatrzony w siekierę, szpadel, 100-litrowe worki, rękawice, które kilka godzin wcześniej nabył w pobliskim markecie. W trakcie spotkania w dniu 7 czerwca 2019 roku Mariusz, działając z zamiarem bezpośrednim, pozbawił Bogusławę życia, zadając jej z dużą siłą 15 ciosów narzędziem twardym, ostrokrawędzistym, który może być, jak uznali biegli, szpadel, powodując 9 ran z tyłu głowy i szyi, jak też inne rany klatki piersiowej. Po popełnionej zbrodni oskarżony zakopał ciało w miejscowości Obroty. 2 godziny później wrócił do miejsca zamieszkania w Kołobrzegu, spędzając jak gdyby niby nic w sielankowej atmosferze wieczór z narzeczoną, oskarżoną Dorotą oraz jej siostrą. Około godziny 23:00, po uśpieniu czujności siostry oskarżonej Doroty i po jej zaśnięciu, udał się wraz z nią do miejsca Bogusławy, aby rozpocząć realizację planu upozorowania jej wyjazdu za granicę. Jej nagłe zniknięcie musiało zostać wytłumaczone przed rodziną i organami ścigania. W tym celu wraz z Dorotą kilka godzin sprzątał mieszkanie. Wynosił rzeczy, ubrania, kosmetyki, sprzęt elektroniczny. Część wartościowych przedmiotów zabrał do siebie do mieszkania. W godzinach nocnych wrócił z oskarżoną do domu. Następnego dnia wraz ze narzeczoną, jej siostrą, spędzał czas na pobytach w kawiarniach, restauracjach, galeriach. Późnym wieczorem, znów pod osłoną nocy, po zaśnięciu siostry oskarżonej, kontynuowali oskarżeni plan ukrycia faktycznego zniknięcia. Zabrali pojazd Ford Fiesta należący do Bogusławy, który stał na parkingu przed ich domem. Wywieźli go do miejscowości Obroty, do oskarżonego Sebastiana, wieloletniego przyjaciela oskarżonego. Tam oskarżony polecił Sebastianowi schować, ukryć samochód, zdjąć tablice rejestracyjne tego pojazdu i też je ukryć. Dopilnował osobiście schowania przedmiotów, które przywiózł, polecając je palić, co też oskarżony Sebastian sam przyznał, dokonał, paląc 3 czy 4 dni przedmiotami, które przywiózł mu Mariusz. W kolejnych dniach oskarżony Mariusz wraz z Dorotą kontynuowali plan upozorowania wyjazdu Bogusława za granicę. Zdjęli blokadę z pozostawionego przez nią telefonu. Udali się samochodem oskarżonej Doroty i do Niemiec, aby tam wysłać SMS-y do córki Bogusławy z zapewnieniem, że ona żyje, że musiała wyjechać z powodów finansowych. W ocenie sądu materiał dowodowy wykazał niezbicie, że oskarżony pozbawił życia
Bogusławą. Co więcej, z aptekarską wręcz precyzją zaplanował tą zbrodnię. Uczynił to do osoby, która mu ufała. Działał w celu korzyści majątkowej. Co do motywów działania, sąd nie miał najmniejszej wątpliwości. Jego modus operandi przy zbrodni na szkodę Bogusława był identyczny jak w dwóch poprzednich zabójstwach. Mianowicie ponad 8 miesięcy wcześniej zlecił podrobienie Bogusławę dowodu osobistego Bogusławę, a następnie z oskarżoną udał się do notariusza w Kołobrzegu, by tam uzyskać i wprowadzić notariusza w błąd poprzez posłużenie się podrobionym dokumentem i oświadczeniem pani oskarżonej i uzyskać szerokie notarialne pełnomocnictwo do działania w imieniu Bogusława, w tym do zaciągania kredytów, zbywania nieruchomości. Realizację planu przejęcia majątku Bogusława przerwała ogromna determinacja zrozpaczonych dzieci pokrzywdzonych, za sprawą której organy ścigania podjęły kroki w celu ujęcia sprawcy. Sąd nie miał najmniejszej wątpliwości i materiał dowodowy niezbicie na to wskazywał, iż sprawstwo oskarżonego co do zbrodni na szkodę Anety. Anety oskarżony znał od około 2016-17 roku. Spotykał się z nią na spotkania intymne. Zmanipulował ją, sprawił, że mu zaufała. W październiku 2018 roku pozbawił w bezpośrednim zamiarze jej życia narzędziem twardym, ostrokrawędzistym, z dużą siłą zadając jej 4 ciosy w tył głowy, powodując uszkodzenie opony mózgowej oraz mózgu. W tym wypadku plan zabójstwa Anety był także drobiazgowo zaplanowany. Mianowicie oskarżony zaplanował zabójstwo po to, aby wzbogacić się. Elementem uzyskania korzyści majątkowej było pozbawienie w drastyczny sposób życia. Niezbitym motywem także tej zbrodni był motyw ekonomiczny. Przejęciem majątku pokrzywdzonej. Mianowicie 3 miesiące przed śmiercią Anety Mariusz poczynił starania, by uzyskać podrobiony jej dowód osobisty. Następnie z oskarżoną Łucją, która podała się za pokrzywdzoną Anetę, wyłudził od notariusza nieprawdziwe pełnomocnictwo. Krótko po śmierci pokrzywdzonej wspólnie i w porozumieniu z oskarżoną Łucją, która posłużyła się fałszywym dowodem i podała się jako Aneta, nabył mieszkanie w Kołobrzegu, w samym centrum, mieszkanie Anety. Zaś 2 miesiące później sprzedał je Agnieszce, za którą działał ojciec. Wzbogacił się kosztem Anety, uzyskując kwotę 170 tysięcy złotych. Na tyle wycenił ludzkie życie. Zbrodnia zabójstwa Iwony nie budzi także najmniejszej wątpliwości, potwierdza ją w pełni materiał zebrany w sprawie. Oskarżony w bliższe kontakty z Iwoną wszedł w styczniu 2016 roku po spaleniu jej mieszkania, otaczając ją wówczas opieką, niosąc pomoc także w remoncie mieszkania, które wkrótce, być może jak już zaplanował, miało stać się jego własnością. Pokrzywdzona zaufała mu, wpuściła go do swego życia, przekazując mu także dane do logowania, chociażby bankowe, hasła do komputera. On także zmanipulował tą przyszłą ofiarę do tego stopnia, aby udzieliła mu szerokiego pełnomocnictwa do działania w jego imieniu.
Następnie wiosną 2016 roku życia, w zamiarze pozbawienia życia, udusił ją. Trzeba też tu zauważyć, że jeszcze przed pozbawieniem jej życia poczynił oszukańcze zabiegi uzyskania należnego Iwonie odszkodowania, należnego jej na skutek ciężkiego wypadku, jakim uległa. Uzyskując poprzez podstępne zabiegi jeszcze za życia Iwony i poprzez wprowadzenie w błąd Sebastiana pełnomocnika właśnie w tej sprawie odszkodowawczej kwotę 178 tysięcy złotych. Następnie dzięki wykorzystanemu pełnomocnictwu nabył mieszkanie Iwony przy ulicy Mariackiej w Kołobrzegu, w którym to mieszkaniu zamieszkał. Kolejnymi działaniami oskarżonemu było zaciąganie od kwietnia do października 2016 roku, także w 2017 i 2018 roku w imieniu kredytów bankowych, łącznie na kwotę 225 705 zł i 5 groszy. O ile sam fakt pozbawienia w zamiarze bezpośrednim życia nie budzi wątpliwości, oskarżony co do tej kwestii przyznał się, jednakowoż zaprzeczał, iż czynów dopuścił się z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, czyli z powodów majątkowych. Sąd nie miał wątpliwości, że motywem trzech zbrodni, których dopuścił się oskarżony, był cel majątkowy, który wypełnia pojęcie motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Jest to wypadek krańcowo naganny. Mariusz wprowadzał ofiary w psychologiczny rewir swojego działania. Manipulował nimi, zdobywał ich zaufanie. Po czym na zimno, w zaplanowany sposób, brutalnie pozbawiał ich życia. Zakopywał ciała, by dalej kunsztownie i z aptekarską wręcz precyzją kontynuować podjęty plan przejęcia majątku pokrzywdzonych. Nie będzie tu jaskrawa ocena, że pozyskiwanie pieniędzy kosztem życia ludzkiego stało się sposobem na komfortowe życie oskarżonego, na wycieczki zagraniczne, sponsoring kobiet, którymi się otaczał i którymi wchodził w relacje intymne. Takie zachowanie oskarżonego odraża, oburza, wywołuje gniew, zdumiewa, do czego zdolna jest istota ludzka, by uzyskać korzyść majątkową. Odnosząc się do depozycji oskarżonego Mariusza, który twierdził, że zabił swoje ofiary, bo go sprowokowały, bo go wzburzyły, te twierdzenia sąd odrzucił w całej rozciągłości. Działanie w inkryminowanych zdarzeniach nie było emocjonalną reakcją odwetową na zachowanie pokrzywdzonych. Oskarżony nie działał pod wpływem silnych emocji na skutek zdenerwowania. Okoliczności zabójstwa, ta strona wykonawcza, a więc sposób i rodzaj działania w dwóch przypadkach zaplanowanego poprzez użyte narzędzia zabrane z sobą, zachowanie po zabójstwie pani Bogumiły wskazuje, że zabójstw oskarżony dokonał w sposób przemyślany, nie pod wpływem silnych emocji czy też wzburzenia. Sposób działania oskarżonego wpisuje się w profil, psychologiczny profil, jaki w sprawie nakreślili zespół biegłych. Mariusz to osoba narcystyczna, bez hamulców moralnych, poczucia winy, bezkompromisowo realizujące swoje cele. W ocenie sądu jest to sprawca niebezpieczny, pozbawiony hamulców,
moralnych, zdolny do najwyższych zbrodni i brutalnych czynów. Sprawca wysoko zdemoralizowany. W sprawie brak jest jakichkolwiek okoliczności łagodzących. W ocenie sądu za przypisane zbrodnie zabójstwa z motywów zasługujących na szczególne potępienie jedynie kara dożywotniego pozbawienia wolności za poszczególne czyny. W konsekwencji kara łączna dożywotniego pozbawienia wolności będzie i jest karą sprawiedliwą i słuszną. Przede wszystkim kara ta zabezpieczy społeczeństwo przed działaniem oskarżonego. Nie budzi wątpliwości, że konieczne jest odizolowania na trwałe izolowanie oskarżonego od społeczeństwa. On nie rokuje nadziei na poprawę. Stanowi zagrożenie. Oskarżony Mariusz może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po 35 latach odbycia kary. Sąd orzekł o zadośćuczynieniu na rzecz osób najbliższych pokrzywdzonym. Magdy Marcina, Magdalenu kwoty po 500 tysięcy złotych, Tadeusz po 200 tysięcy złotych. Sąd miał na uwadze, że zakres krzywd podlegających wartościowaniu przez sąd tak naprawdę jest niewyobrażalna. Odnośnie oskarżonego Sebastiana sąd uznał oskarżonego za winnego tego, że pomógł on wyłudzić od notariusza po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do tożsamości i woli za pomocą sfałszowanego dowodu osobistego pełnomocnictwa. Materiał, ocena materiału dowodowego, w szczególności za wyjaśnień oskarżonego Sebastiana, wyjaśnień Karoliny i logiczna ocena przebiegu zdarzeń wskazuje, że rolą Sebastiana była pomoc Mariuszowi oraz Karolinie w zaplanowanym działaniu. Nie był on współsprawcą, jak to przyjął prokurator, jedynie czy aż pomocnikiem. Jego rola nie była aż na tyle istotna przy wypełnieniu i popełnieniu znamion tego czynu, popełnieniu przestępstwa, aby przypisać mu współsprawstwo, ale bez wątpienia rolą jego było zapewnienie wsparcia psychicznego. Być może także w celu tego, aby Karolina nie oddaliła się z miejsca zdarzenia. Niezbicie wskazuje na to same twierdzenia wyjaśnienia oskarżonego, który twierdził, że miał tam pozostać do czasu powrotu z kancelarii. Na kilka dni przed zdarzeniem otrzymał on maila od oskarżonego z podrobionym dowodem osobistym pani, wizerunkiem, podrobionym dowodu osobistego wraz z wizerunkiem Łucji. Otrzymał to, żeby z nimi się zapoznać. Nie ma najmniejszej wątpliwości tutaj, że Sebastian wiedział, po co jedzie i jaka jest jego rola. Sąd w przedmiotowej sprawie uznał także, iż oskarżony Sebastian dopuścił się przestępstwa poplecznictwa. W przyjętym czasie w akcie oskarżenia przyjął on na swoją posesję w obrotach trzy przedmioty, które przywiózł mu Mariusz pojazd należący do pokrzywdzonej, przedmioty walizki ukryte w walizkach torba. Trzeba zauważyć na okoliczności popełnienia tego czynu. Przedmioty te zostały przywiezione nocą z wyraźnym poleceniem ukrycia ich zniszczenia, spalenia. To właśnie uczynił Sebastian. Mało tego, wiedząc, bo powziął taką wiedzę,
dwa dni po przywiezieniu przedmiotu, że Bogusława jest poszukiwana. Media już wtedy wrzały, wyrażając swoją wątpliwość do oskarżonego, co jest grane, czy to ona ma z tymi przedmiotami i cokolwiek wspólnego z tym wszystkim, a przecież dokumenty, którymi dysponował i które palił, były na nazwisko pani. Nie zawiadomił on organów ścigania, kontynuował pomoc w ukryciu, w utrudnianiu ewentualnych przestępstw. Nie ma tu wątpliwości, że Sebastian zdawał sprawę, że zaistniało przestępstwo na szkody Bogusławie. Nikt w godzinach nocnych nie ukrywa przedmiotów, nie demontuje tablic rejestracyjnych, nie pali dokumentów, nie ukrywa skrzętnie przedmiotów. Co więcej, Sebastian znał Mariusza od wielu lat. Jak sam przyznał, wzbudziło podejrzenie szereg jego dziwnych zachowań. Chęć kupienia broni, wynajęcia ludzi bezwzględnych, zapytania, jak można unicestwić kogoś poprzez polanie kwasem. Wreszcie znalezione w telefonie, który dostał po Mariuszu, w wyszukiwarce telefonu, jak zabić kogoś siekierą. Oskarżony Sebastian tą całą wiedzą dysponował. Sąd nie miał wątpliwości, że zachowanie i konieczność polecenia ukrycia przedmiotów, popalenia ich, dał oskarżonemu Sebastianowi przypuszczenie, że może dziać się krzywda na szkodę Bogusława. O co zresztą sam oskarżonego przepisał. Stąd przypisanie Sebastianowi przestępstwa popleczeństwa. Odnośnie oskarżonej Doroty sąd uznał oskarżoną za winną tego, że w okresie od 7 do 12 czerwca działała w celu udaremnienia i utrudnienia postępowania karnego. Pomagała tym samym sprawcy Mariuszowi uniknąć odpowiedzialności karnej przed przestępstwami popełnionymi na szkodę Bogusławy. Sąd nie miał żadnych wątpliwości, na to wskazuje logiczna, dokonana w sposób zgodny z zasadami doświadczenia życiowego ocena poszczególnych zachowań oskarżonej w zestawieniu z treścią jej wyjaśnień, że działała ona w celu pomocy oskarżonemu, by uniknąć przestępstwa popełnionego na szkodę Bogusława. Oskarżona Dorota dwukrotnie pod osłoną nocy w tajemnicy przed siostrą, z którą miała bardzo dobre relacje i z którą spędziła cały weekend po ferelnej zbrodni zabójstwa na szkodę, czyściła mieszkanie pokrzywdzonej. Wynosiła wraz z oskarżonym przedmioty, pakowała. Czyniła starania, skutecznie zresztą zabiegi, by odblokować pozostawiony przecież celowo przez ofiarę telefon panu. Udała się na kilka dni przed swoim ślubem, zamiast czynić przygotowania do tak ważnej uroczystości, udała się za granicę swoim samochodem, wspólnie z panem oskarżonym, by wysłać SMS-y do już wtedy zrozpaczonych dzieci, ofiary, że pan żyje i że tutaj musiała wyjechać z powodów finansowych. Dokonując logicznej oceny, najbardziej elementarnej pod względem
sposobu działania, zachowania oskarżonej pani, stwierdzić trzeba, że nie działała ona wbrew temu, jak twierdzi, zaufaniu, że w zaufaniu do oskarżonego, że pani wyjechała. Gdyby rzeczywiście tak było, czynności swoich nie czyniłaby w godzinach nocnych. Z taką determinacją i w takim ukryciu. Gdyby nawet oskarżony przekazał informację o wyjeździe pani za granicę z powodów finansowych, to były jeszcze dzieci. Wiedziała, że dzieci są, że mają z matką bardzo dobry kontakt. Od wczesnych godzin rannych, już trzeciego dnia po zdarzeniu, desperacko ją szukały. Oskarżona słyszała tą rozmowę w tak niepokojąco rannych godzinach. Mimo to twierdziła dalej, że wierzyła oskarżonemu. Tu o tej zaufaniu nie może być mowy. Bezsprzecznie uczucie, jakim darzyła oskarżonego w tamtym momencie, planując bowiem z nim ślub za kilka dni, nie zwalniało jej. I na to też wskazali biegu. Nie postawiło racjonalnego myślenia. Co więcej, jak stwierdzili biegli, osoba oskarżona to osoba, która myśli logicznie. Nie cierpi na żadne zaburzenia psychiczne, defekty. Bardzo konkretna. Miała ona w przedmiotowej sprawie świadomość, że podjęte wspólnie z oskarżonym działania świadczą o tym, że Bogusława zniknęła. Robiła wszystko wspólnie z oskarżonym, by upozorować jej wyjazd za granicę, usprawiedliwić przed rodziną i organami ścigania nagłe, niespodziewane zniknięcie pokrzywdzonej. Sąd uznał oskarżoną za winną ukrycia karty bankomatowej, także celem utrudnienia unicestwienia postępowania karnego przeciwko Mariuszowi. Tu treść funkcjonariuszy policji z KPP Kołobrzeg nie budziła najmniejszych wątpliwości. Wskazali, w szczególności świadek pani wskazała zachowanie oskarżonej, celowe, intencjonalne ukrycie dokumentu. Ze wstępnych jakby poczynionych ustaleń co do tego, jak możemy ocenić ten wyrok, no to na pewno jako pełnomocnik rodzin dwóch kobiet zamordowanych, no oceniamy ten wyrok jako sprawiedliwy w kontekście mordercy, w kontekście zabójcy, a więc pana. I tutaj no, nie budzą żadnej wątpliwości, że sąd, dokonując analizy materiału dowodowego, ocenił poglądy prokuratury jako oskarżyciela publicznego, ale również poglądy przedstawione przez oskarżycieli posiłkowych jako zasadne, by uznać, że oskarżony dopuścił się przestępstw morderstw przy sytuacji zasługującej, przy przesłankach zasługujących na szczególne potępienie. I tutaj w tym zakresie kara wymierzona, czy też kara łączna wymierzona w stosunku do tego pana oskarżonego wydaje się być jak najbardziej sprawiedliwa. I w tym zakresie ten wyrok no, daje pewnego rodzaju uczłowiecza tą całą sytuację, której pozbawił oskarżony swoich ofiar, a o tym również wspominał sąd w treści uzasadnienia do wyroku i podnosił tutaj w sposób jednoznaczny te motywy i sposób działania tego właśnie oskarżonego przy popełnianiu tych trzech morderstw, które były oceniane w toku tego postępowania. Co do pozostałych osób współoskarżonych, no one miały odmienne zarzuty stawiane i tutaj być może dojdzie do sytuacji takiej, że i prokuratura, ale również i oskarżyciele posiłkowi z uwagi na zmiany w zakresie
czynów, które były zarzucane poszczególnym tym osobom przez prokuraturę i w konsekwencji potem wymierzenia kar konkretnych tym osobom, no może być sytuacja tego rodzaju, że będziemy to rozważali, złożenie wniosku o uzasadnienie w tym zakresie i nie wykluczamy złożenia apelacji, ponieważ co do niektórych osób, których zachowania były oceniane, uważamy, że no, mogły być ocenione zbyt łagodnie. No, cieszę się, społeczeństwo jest na pewno dzisiaj troszeczkę bezpieczniejsze. Natomiast pozostali oskarżeni, tak jak wszyscy słyszeli w uzasadnieniu słownym sądu, byli winni. W moim mniemaniu ich wyroki są zbyt łagodne. Jakiego wyroku pan oczekiwał w stosunku do głównego oskarżonego, do żywocia? No tu nie było mowy o jakimkolwiek innym wyroku. 35 lat do momentu, kiedy będzie musiał biegać. Tak, przedterminowe zwolnienie. Liczy pan na to, że dostanie pan to odszkodowanie? Nie, tu nigdy nie chodziło o pieniądze, także nawet nie słuchałem tej części o odszkodowaniu. Tu nie o to chodziło. Nic nie zwróci życia trzem kobietom, trzem ofiarom. Moja mama mogła dzisiaj żyć i o to była walka, żeby to wszystkim uwidocznić.